marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Dariusz Starzycki, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, starosta cieszyński, członek zarządu Stanisław Malina oraz Czesław Pływgawko, dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie, spotkali się dzisiaj, 2 lipca, w Starostwie Powiatowym w Cieszynie w celu podpisania umowy. W Szpitalu Śląskim w Cieszynie ma bowiem powstać kompleks leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc. Wartość tej inwestycji to 12 milionów złotych. Szpital zdobył na ten cel środki ze Starostwa i Województwa Śląskiego. Cieszę się, że taka inwestycja powstaje. No i wyszukaliśmy w budżecie te dodatkowe, można powiedzieć, łącznie 6 milionów złotych do tego, by ta opieka medyczna była optymalna dla regionu i tutaj dla transgraniczności, która jest dla turystów, bo to jest bardzo ważne. Więc domykamy w pewnym aspekcie te rozwiązania medyczne, które zostały zaproponowane. Wspieramy tutaj powiat, gdyż tutaj nie ma jakiejś rywalizacji. To jest kwestia tego, żeby nasi mieszkańcy, nasi obywatele byli zabezpieczeni. No i te dzisiejsze porozumienie, to przekazanie tej dotacji pokazuje na to, że samorząd śląskiego wspiera region w różnych częściach, można powiedzieć na rubieżach prawie że, ale to jest bardzo dobra inwestycja. Jestem przekonany, że przysłuży się wielu, wielu osobom. Przede wszystkim zostanie oddana w terminie i tego dyrekcji i starostwu jak najbardziej życzę i cieszę się, że mogliśmy tutaj dzisiaj właśnie być i podpisać to w tym miejscu i pokazać, że dla marszałka, dla zarządu województwa śląskiego Cieszyn jest bardzo ważny. Starostwo i nasi mieszkańcy, którzy też tutaj żyją, pracują, ale można powiedzieć, ten szpital też spina pewną opiekę medyczną w charakterze tego województwa i to miało tutaj fundamentalne znaczenie. Jan Kawulok od kilku lat zabiegał o pozyskanie środków na ten cel. Czyniłem starania od 3 lat o te pieniądze, ponieważ zdaję sobie sprawę, że jest niemożliwe, aby powiat sam to sfinansował. To jest niemożliwe. I to, że tutaj marszałek odpowiedział pozytywnie na moje apele, bardzo się cieszę. Na pewno pieniądze będą wykorzystane dobrze. Na pewno mają pacjentów spoza powiatu cieszyńskiego. Ma dobre kadry, jeśli chodzi o lekarzy zakaźników. I te doświadczenia, o których wspominał pan dyrektor, czyli te przypadki z ebolą, również ta pozycja bardzo mocna w tej krajowej sieci i szpitali, ale też i krajowej sieci tych placówek zakaźnych, to na pewno bardzo dobrze rokuje. Wiem, że budynek jest, że tak powiem, przygotowany na pracę, jest projekt gotowy. No i najważniejsze, to już mało kto pamięta, że ten budynek domyka rozbudowę Szpitala Śląskiego w Cieszynie, bo w pierwotnym planie były 3 obiekty. Pawilon łóżkowy, który został oddany w roku 90, pawilon diagnostyczny, który został oddany 7-8 lat temu i ten pawilon trzeci po remoncie w tej chwili domknie całość tego kompleksu ostrego w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. A na co dokładnie zostaną przeznaczone środki? Dzisiaj było takie formalne podpisanie, natomiast środki wiadomo, że już były przyznane. Miałem też polecenie rozstrzygnąć przetarg. Udało nam się wyłonić w pierwszym przetargu wykonawcę, a oferta była o dziwo niższa od wartości kosztorysowej. I to nam daje gwarancję, że te 12 milionów wydatkowane łącznie pozwoli wykonać pełne prace budowlane, jak również doposażenie. W tej chwili ten budynek, w którym te prace się odbywają, to są tylko mury, okna i instalacja grzewcza. Żeby móc wprowadzić tam te 2 oddziały, trzeba wykonać szereg prac budowlanych polegających m.in. na odpowiednim wzmocnieniu stropów tam, gdzie konstrukcja tego wymaga, nowe podziały w budynku, wszystkie instalacje elektryczne, gazów technicznych, klimatyzacja, wykończenie potem tych powierzchni, a na końcu doposażenie. To ważny oddział, podkreśla starosta cieszyński. Szpital cieszyński jest nie tylko szpitalem powiatowym, ale szpitalem, który obsługuje bardzo dużo turystów, jak również gości z zagranicy. A dwa, że jeden z tych oddziałów, czyli zakaźny, pełni rolę swoistego filtra, tak żeby nie wpuścić chorób dalej na teren kraju. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kompleks zostanie oddany za rok. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Delesz.